kolejna prezentacja. Już włączam, się. My się chyba wszyscy widzieliśmy już, a przynajmniej z większością. Miałem okazję się gdzieś tam widzieć, jak się jeszcze nie znamy. Ja tak naprawdę w swojej pracy klinicznej dzielę na taką pracę lekarza chirurga kontaktu w POZ-cie oraz pracę w specjalistyce i to jest faktycznie poradnia leczenia bólu, gdzie mam pacjentów w Warszawie, no nie tylko z Warszawy, w sensie to w sąsiednich województwach, również oraz taka poradnia leczenia przy szpitalu onkologicznym. I będę się raczej odnosił do tych leków, tych substancji, z którymi mam styczność kliniczną, tak? Znaczy, będę mówił o tym, o tych substancjach, z którymi pracuję w swojej klinice, bo stwierdziłem, że wtedy to ma sens, tak? Nie będę na przykład rozwijał kwestii fitoterapii, czy różnych fitoterapii stosowanych właśnie w celach prokognitywnych, bo tym się nie specjalizuję, tak? Natomiast zahaczymy też o kilka, na sam koniec, o kilka takich substancji, które może nie są do końca oczywiste, a wydaje mi się, że ciekawe. Dobrze, no to tyle o mnie. Jest, było kiedyś takie fajne określenie, algolog. Tylko problem jest z tym, że algolog oznacza po polsku i lekarza, czy naukowca, który zajmuje się bólem, ale także naukowca, który zajmuje się nauką o algach. W związku z tym, no niestety algologia nie przeszła, czasem się bulolodzy, tak, to jest taka pani profesor, która lubi to określenie. Uważam, że lekarz medycyny bólu chyba jest takim najbardziej trafnym. Chociaż kojarzy się z medycyną estetyczną. Lekarz medycyny bólu, medycyna estetyczna. Dobra. To dzieło mojej pacjentki, zgodziła się, żebym wykorzystał w prezentacji. Bardzo, bardzo na temat, jeżeli chodzi o dzisiejsze substancje czynne. Najpierw chciałbym spróbować w jakiś sposób zdefiniować, czym może być, albo czym nie jest substancja nootropowa. A później chciałbym omówić ogólnie kilka grup substancji, czy kilka substancji i w żadnym wypadku ta prezentacja nie wyczerpuje tematu. W zasadzie to tylko zahacza o kilka ciekawostek i nawet nie śniłem się na to, żeby spróbować zrobić jakieś opracowanie, bo to jest temat na książkę albo 2-3-dniową konferencję, więc to są całkowicie wybrane zagadnienia z tematu. I ogólnie wyróżniamy coś takiego, co nazywamy lifestyle drugs, czyli leki poprawiające jakość życia. Tak? Wbrew pozorom nie wszystkie leki wprost poprawiają jakość życia. Tak? Na przykład leki na nadciśnienie. Tak? Czy leki na nadciśnienie poprawiają jakość życia? No, w długiej perspektywie chronią przed powikłaniami nieleczonego nadciśnienia, takim jak na przykład otępienie naczyniopochodne, zawał serca, impotencja. Impotencja jest lepszym przykładem, bo pacjenci wtedy są bardziej skłonni do przestrzegania zaleceń. Zawał serca czy otępienie to takie abstrakcyjne. Natomiast wyróżniamy pewną grupę leków, które w dosyć bezpośredni sposób przekładają się na poprawę jakości życia. Mogą to być leki, które są stosowane w swoich rejestracjach, jak na przykład finasteryd. Lek, który początkowo był zarejestrowany w leczeniu przyrostu prostaty, ale później zdobył nową rejestrację w mniejszych dawkach w leczeniu łysienia. Takiego typowego męskiego łysienia zależnego od androgenów, chociaż oczywiście nie uważam, żeby stosowanie finasterydu antyandrogenu było najlepszym pomysłem w leczeniu łysienia. Moim zdaniem to lepiej zaakceptować usienie, mieć mniej powikłań w farmakoterapii. Mogą to być na przykład SSRI-e w zaburzeniach lękowych, tak? Czy fobii społecznych. No, czyli taka duża grupa leków o działaniu ogólnie przeciwdepresyjnym, przeciwlękowym, tak? No, tutaj są używane jak najbardziej w swoich wskazaniach po to, żeby właśnie poprawić jakość życia.
No inhibitory fosfodiesterazy, słabety sildenafil w zaburzeniach erekcji, czy antykoncepcja hormonalna na przykład, tak? Która ma też wskazania właśnie w antykoncepcji. Z drugiej strony mamy leki stosowane poza oficjalnymi wskazaniami. Ale leki poza oficjalnymi wskazaniami mogą być stosowane zarówno u ludzi chorych, jak i u ludzi zdrowych. To znaczy, można na przykład stosować wortioksetynę w zaburzeniach rakowych. Czyli mamy kogoś, kto jest chory, ma zaburzenia rakowe, i stosujemy wortioksetynę, która ma wskazania w depresji, ale żeby poprawić jego komfort życia. Tylko poza wskazaniami, tak? Na przykład mikrodawkowanie naltreksonu w fibromialgii czy depresji, tak? Czyli stosowanie bardzo małych dawek naltreksonu, leku, który jest zarejestrowany w leczeniu uzależnienia od heroiny, alkoholu, możemy stosować bardzo małe dawki tej substancji w celu wywołania efektu przeciwbólowego, tak? Pacjentów z fibromialgią. Czyli stosujemy jakiś lek poza jego oficjalną rejestracją, ale po to, aby poprawić jakość życia. Jeden z ostatnich przykładów, też bardzo fajny, gonadotropina kosmuszkowa, czyli lek stosowany do pobudzania owulacji, stosowany w ginekologii, może być stosowany w hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn. To jest o tyle ciekawe, że to jest lek, który pobudza wydzielanie testosteronu przez komórki Leydiga, czyli jądra mężczyzny naturalnie, nie naturalnie, pobudzonego gonadotropiną kosmówkową, gdzie produkują testosteron, na przykład w wieku lat 70, tak? To jest o tyle fajniejsze w porównaniu do terapii testosteronem zastępczej, że testosteron powoduje włóknienie jąder, też pewne problemy z erekcją. Podawanie testosteronu nawet w dawkach suplementacyjnych u osób starszych wiąże się z licznymi powikłaniami, stąd korzystanie off-label z tej gonadotropiny kosmówkowej wydaje się takim bardzo nowoczesne podejście do hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn. Możliwe, że ta rejestracja też się zmieni w czasie. Dalej idąc, mamy leki używane off-label, poza oficjalnymi wskazaniami, ale nie u osób chorych, tylko u osób zdrowych. Czyli znowu, te same inhibitory fosfodiesterazy, ale stosowane, aby zwiększyć wydajność seksualną zdrowych mężczyzn. Bez żadnych zaburzeń, tak? Żeby było śmieszne, te leki teraz są off-label, teraz są dostępne OTC bez recepty, tak? Więc można je kupić sobie w aptece, już nawet na stacji benzynowej czy w Żabce. Natomiast obecnie są dostępne bez recepty, tabletka podana recepty. Natomiast one faktycznie mogą troszeczkę poprawiać funkcję seksualną u zdrowych mężczyzn, znaczy zwiększają, skracają okres pomiędzy jedną a drugą erekcją. Aczkolwiek to ten efekt nie jest jakoś, nie jest jakiś rewelacyjny, tak? Stosowanie metforminy, tak? Przez osoby bez insulinooporności, czy bez cukrzycy. Ty miałeś wykład o metforminie. I obecnie coraz więcej się mówi o metforminie, akurat nie jako leku nootropowym, ale o jej działaniach metforminy przeciwnowotworowych, czy w ogóle spowalniających starzenie, a w zasadzie starzenie się mitochondriów. Stąd mamy osobę zdrową, która też może mikrodawkować sobie, stosować małe dawki metforminy, nie ze względu na insulinooporność, otyłość, cukrzycę. Stosowanie orlistatu u osób bez otyłości. Orlistat to jest lek, który hamuje wchłanianie tłuszczy przez nasz przewód pokarmowy. Jest to jeden z leków zarejestrowanych leczenia otyłości, moim zdaniem beznadziejnym, no bo efektem do stosowania jest biegunka tłuszczowa. Ale może być taka sytuacja, że osoba, która jest zdrowa, nie jest otyła, stosuje sobie taki orlistat i na przykład jedzie na wesele, aby oddawać się uciechom konsumpcji bez ograniczeń. Nie jest to rozsądne. Natomiast no, też jest obserwowane takie podejście, tak? Wykorzystywanie właśnie substancji, które są lekami, ale przez osoby całkowicie zdrowe w celu osiągnięcia konkretnych korzyści. Tak? Na przykład no, w tym przypadku braku
braku ryzyka wchłonięcia nadmiernej ilości kalorii. Organista teraz jest passe, teraz są nowocześniejsze leki, ale wchodzi do wchodzi na rynek, to są ci poprawne stacje w przodniej kanacie. Stosowanie SSRI-ów na przykład, czy SNRI-ów u pacjentów bez depresji, czy bez zaburzeń rękowych, właśnie co na przykład zwiększenia pewności siebie, tak? Czy zwiększenia wydajności w pracy, zwiększenie napędu do pracy. Czasami w celu wytrzymania takiego korporacyjnego wyścigu szczurów, czy po prostu wyrabianie jakichś korporacyjnych norm. Środki stosowane tradycyjnie, kofeina, betel. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję rzucić betel. Dobrze. Betel jest taką używką bardzo popularną w Azji. Są liście palmy betelowej z orzechami areki. Też bardzo podobne do kofeiny, takie lekko, może nie odurzające, ale tak troszeczkę pobudzające. W zasadzie w wielu krajach całkowicie legalne, również muzułmańskich, to można dostać na miejscu w kawiarni. Tak? Więc to nie jest traktowane tam jako tak jak przykład alkohol. W krajach, w których alkohol jest nielegalny ze względu na prawo muzułmańskie, betel jest jak najbardziej akceptowalny. No ale są kwestie kulturowo-społeczne. Działanie dosyć podobne do kofeiny. Natomiast nie jest zbyt zdrowy, niszczy uzębienia w dłuższej perspektywie. I teraz tak, co ciekawe, faktycznie w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo powszechne. Znaczy stosowanie tak zwanych właśnie smart drugs, tak? Czyli substancji, które najczęściej są lekami w celu poprawy swoich, czy to funkcji poznawczych, czy to zdolności pracy. Zazwyczaj jednak jest to związane z, nie tyle ze stricte komfortem z życia, co z pracą, w szczególności w systemie kapitalistycznym. I jedną z takich podgrup tych lifestyle drugs są właśnie substancje nootropowe. O, przepraszam. Substancje nootropowe, czyli smart drugs, czyli takie substancje, które mają wpływ, właśnie na co mają wpływ. Trudno jednoznacznie zdefiniować, no, ale mogą poprawiać nasze skupienie, zwiększać IQ, chociaż to dyskusyjne, większość w ogóle badań, jeżeli chodzi o poprawę zwiększenia IQ, czy pamięć, to była wykonywana na małpach albo myszach, tak? Znaczy na myszach pamięć, no bo to test labiryntu, a na małpach IQ. Zwiększają wydajność fizyczną, zmniejszają zapotrzebowanie na sen. To jest ważne, żeby taka substancja nie wchodziła w interakcję z innymi lekami i pokarmami. To oczywiście nie jest możliwe, tak, bo zawsze jakieś interakcje są. Każda substancja biologiczna, czy na wchodzi w jakieś interakcje, chodzi o to, żeby one były minimalne. Tak samo, żeby były minimalne skutki uboczne. Oraz jedno z najważniejszych założeń, taka substancja nie może, nie powinna wytwarzać tolerancji, nie powinna prowadzić do uzależnienia. W momencie braku dostępu do tej substancji nie powinien pojawić się zespół abstynencyjny. Dobrze. No i zaczynamy od kofeiny. Żeby było śmieszniej, kofeina też jest lekiem. Pewnie większość z Was korzystała kiedyś z jakiegoś leku złożonego, który zawiera kofeinę. Kofeina często jest dodawana do leków przeciwbólowych, najczęściej paracetamolu. I faktycznie kofeina zwiększa działanie leków przeciwbólowych, wzmacnia je. Natomiast kofeina też jest zarejestrowana jako surowiec farmaceutyczny oraz jest preparat kofeiny, który ma wskazanie właśnie leczenie bezdechu pierwotnego u wcześniaków. W podaniu do żyły. To bardziej ciekawostka. W zasadzie kofeinę chyba znamy wszyscy. Trudno znaleźć kogoś, kto chociaż raz w życiu nie spróbował kawy. I w sumie chyba wszyscy wiemy, że oddziałuje w pewien sposób na organizm, że pobudza, że wyostrza zmysły,
że pozwala się dłużej uczyć, że pozwala dłużej pracować, że pozwala pisać jakąś publikację czy robić prezentację o 23:00 albo funkcjonować w czasie 24-godzinnej zmiany. Natomiast kawa niestety nie jest idealnym substancją wątrobową. A dlaczego? Zaraz powiem. Ma też trochę działań ubocznych. Faktycznie u osób z arytmią, z zaburzeniami rytmu serca może być niebezpieczna i przedawkowanie kofeiny wcale nie jest czymś niemożliwym do osiągnięcia. Tak naprawdę wypicie 3-4 podwójnych espresso może się skończyć wizytą na SOR-ze z arytmią. Ale nie to jest największym problemem, jeżeli chodzi o kofeinę. Największym problemem, jeżeli chodzi o kofeinę, jest to, że kofeina uzależnia. To jest jedna z moich ulubionych tabelek, porównująca stosunek dawki aktywnej biologicznie do dawki śmiertelnej wraz z potencjałem uzależniającym. Natomiast chciałbym przede wszystkim zauważyć, że jest to skala logarytmiczna, tak? To jest chyba tutaj najważniejsze do poprawnego zrozumienia tego wykresu. I co mamy na skrajnych częściach wykresu? Mamy heroinę i LSD. Z tego co wiem, jest opisany jeden przypadek śmiertelnego przydatkowania LSD przy podaniu dożylnym. W przypadku heroiny, no cóż, tych przypadków przydatkowania jest wiele. A przypomnijmy jednak, że jest możliwe behawioralne przydatkowanie. To znaczy tak, oczywiście. Relatywnie często. Tak, ale to jakby troszeczkę, ja mówię tutaj o bardziej o fizjologii, chociaż bardzo, bardzo trafna uwaga. Otóż, jak robię prezentację dla lekarza o marihuanie, to wtedy pokazuję, mówię, popatrzcie, jaka marihuana jest bezpieczna, uzależnia tak samo jak kofeina. Tak? Ewentualnie jak chcę pokazać, jaka kofeina jest niebezpieczna, to mówię, że uzależnia tak samo jak marihuana. Takie cherry picking, tak? Natomiast faktycznie no, ten potencjał uzależniający kofeiny jest porównywalny do marihuany czy ekstazy, ale już bezpieczeństwo stosowania kofeiny, no okej, okay, jest wyższe niż nikotyny czy ketaminy, ale przedawkowanie faktycznie się zdarza. Może nieśmiertelne, natomiast te efekty uboczne przy przedawkowaniu mogą być bardzo, bardzo dokuczliwe. Myślę, że ze tego najważniejsze jest to, że faktycznie jest to realny problem, uzależnienie od kofeiny. Co więcej, osoba uzależniona od kofeiny, na przykład ja, doświadcza bardzo przykrych skutków abstynencji od tej kofeiny. I tutaj jest takie rozpoznanie psychiatryczne F15, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowane spowodowane kofeiną. Tak, czyli nawet jest rozpoznanie psychiatryczne uzależnienie od kofeiny. Ciekawostka. I faktycznie, co jest pewnie dokuczliwy zespół odstawienny? Czyli kofeina no jest substancją na pewno powszechnie dostępną i akceptowaną społecznie. Tak? W niewielu kulturach znaczy tak, żeby kofeina nie była akceptowana. Jest tania, tak? Jest tania, ogólnodostępna w różnych postaciach, czy kawy, czy tabletek z kofeiną, czy dokładnie napojów energetycznych. Ma pewne zalety, ale to znowu też o kofeinie, to na dobrą sprawę cała osobna prezentacja by się przydała. Faktycznie zmniejsza ryzyko cukrzycy, tutaj wybijanie 2-3 kaw dziennie zmniejsza ryzyko cukrzycy. Jest teraz coraz więcej ciekawych badań też o pewnym działaniu neuroprotekcyjnym kofeiny, zwłaszcza jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, natomiast jakby te dane nadal nie są jednoznaczne. Czyli mamy substancję, która z jednej strony uzależnia, daje zespół odstawienny, ma pewne działanie neuroprotekcyjne, zmniejsza ryzyko cukrzycy, ale też może dawać realne objawy przedawkowania i bardzo dosyć dokuczliwe objawy zespołu abstynencyjnego. Taki średni kompromis, tak? Jakby największą zaletą jest to, że jest powszechnie dostępna i tak. Dobrze.
No i przechodzimy z drugiej rury do amfebutanonu, czyli bupropionu, który już jest lekiem dostępnym na receptę. I... O, tak sobie. Jakie ma oficjalne wskazania? Oficjalne wskazania to jest leczenie ciężkiej depresji oraz, co ciekawe, uzależnienia od tytoniu. W ogóle do końca nie wiemy, dlaczego lek, który jest pochodzą amfetaminy i służy do leczenia ciężkiej depresji, pozwala rzucać palenie, ale faktycznie pozwala. Nie wiem, w jakim mechanizmie. Może być faktycznie stosowany off-label w celu poprawy koncentracji, zmniejszenia zapotrzebowania na sen, czy zdłużenie czasu czuwania, czasu pracy. Ta substancja w medycynie jest dostępna w formie o zmodyfikowanym uwalnianiu, co ma zmniejszać działania uboczne, które tutaj też faktycznie występują. Znaczy, no tak samo jak pseudoefedryna, dostępna w ogóle bez recepty, amfetamin jednak, bupropion jest pochodzą amfetaminy i daje takie działanie uboczne typowe dla tych inhibitorów z wychwytu zwrotnego katecholami, tak? Czyli no, bezsenność. Czasami to nam na tym zależy, tak? Ale z punktu widzenia medycznego jest to działanie uboczne. Przy czym nie jest to prezentacja dla lekarzy i nie jest to prezentacja o użyciu medycznym substancji, które często są zarejestrowane jako leki. Jednak jest to prezentacja dla Stowarzyszenia Procesu Humanistycznego. Tak? O tym, jak możemy poprawić naszą wydajność. Tak? Czyli ja będę się skupiał, co jeszcze podkreślę, bo część osób się spóźniła, nie będę się skupiał na tym, jak wrócić do normy, tylko jak poprawić funkcjonowanie człowieka, który zazwyczaj chory nie jest. Natomiast większość badań oczywiście odnosi się do normy, tak? Czyli badania odnoszą się na przykład do poprawy funkcji intelektualnych u pacjentów z depresją, tak? Czy do poprawy zdolności zapamiętywania u pacjentów z demencją. Bo tak są projektowane badania. Dalej. Często się pojawiają bóle głowy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie uczucie drażliwości, czasami przyspieszonego toku myślenia. Dyskusyjną jest rzeczą, czy amfetamin czy bupropion jest uzależniający. W takim podręczniku do psychofarmakologii Sadhala, który jest taką czerwoną książeczką MAO dla psychiatrów, farmakologów klinicznych. Chciałem powiedzieć, że Biblią. Jest wzmianka o tym, że nie jest to substancja uzależniająca. Natomiast, szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia klinicysty, no ja jednak mam wrażenie, że pewien potencjał uzależniający jest. Ja najczęściej przepisuję bupropion u pacjentów uzależnionych od nikotyny i wielu z nich bardzo sobie ceni ten lek i stosuje dłużej, niż by to wynikało z samej konieczności rzucenia palenia, ponieważ w zauważalny sposób poprawia im to wydajność w pracy. Także jakby sam zacząłem zauważać, że ten lek bywa czasami nadużywany, tak? Natomiast no, fajnie, że przy okazji uda się rzucić palenie. Bo to go przepisywałem, tak? A to, że przy okazji okazało się, że są inne efekty. Są wydajniejsi. Jest bardzo, tak, dokładnie, są wydajniejsi, bo nie palę. Lek jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Też za jego popularnością stoi to, że nie powoduje zaburzeń funkcji seksualnych. Większość leków stosowanych w leczeniu depresji powoduje obniżenie libido, powoduje zaburzenia funkcji seksualnych, co w dłuższej perspektywie jest dosyć dopuszczalne. Tak jak wspomniałem, no, badania odnoszą się do pacjentów z depresją, tak? Czyli do normalizacji funkcji poznawczych u pacjentów z jakąś jednostką chorobową. Tak? No i tak, normalizują się. Jakie są zalety? No, silne działanie pobudzające to jest i zaletą, i wadą, tak? Zależy jak do tego podejść.
działanie aktywizujące. Zmniejszenie łaknienia. Teraz amfibutanum ma taką nową rejestrację. Żadna nowość, żaden nowy pomysł, żeby pochodzi miała amfetamin leczyć otyłość, tak? Bo to już się tam pojawiało kilka razy w historii medycyny. Natomiast teraz jest nowa rejestracja tego leku, gdzie jest połączony z małymi dawkami naltreksonu. To jest ta substancja, która też jest stosowana na przykład w terapii fibromialgii lekoopornej. Też właśnie w mikrodawkach. Jest właśnie taka nowa rejestracja połączenia amfibutanomu z, czyli bupropionu z naltreksonem w leczeniu otyłości. No moim zdaniem ten lek jest dosyć średnio skuteczny, bo jednak w leczeniu otyłości nie chodzi o to, żeby wyhamować łaknienie chemicznie, tylko raczej zmienić swój styl życia. Natomiast, tak jak wspomniałem, to był olbrzymią poprawioną w Stanach Zjednoczonych, głównie ze względu na to, że nie zaburza funkcji seksualnych. Jest dosyć drogi, ma dosyć częste działania uboczne, no i te potencjalne ryzyko powstania zależności. Mówię, tutaj ta Biblia psychofarmakologii twierdzi, że nie uzależnia, ale no moim zdaniem do tego można podchodzić z pewną dozą dystansu i nie traktowałbym tej substancji jako całkowicie bezpieczną pod kątem uzależnienia. Kolejna substancja bardzo popularna, w Polsce w ogóle niedostępna jako lek, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, w krajach anglosaskich, Modafinil, który ma w Ameryce rejestrację, i to jest bardzo ciekawe, nie tylko w narkolepsji, która jest chorobą, ale też w pracy zmianowej. Tak? Czyli widać, że Amerykanie idą troszeczkę bardziej do przodu, tak? Sławek. Warto wspomnieć na przykład, zresztą jest książka o neurotropikach, między innymi polskiego autora Kamińskiego, warto wspomnieć, że bardzo duże użycie w wojskach Stanów Zjednoczonych, szczególnie w wojskach lotniczych, nawet były inwy bioetyczne o to, czy lotnictwo ma prawo wymagać użycia pozytywnego na misjach i przynajmniej w misjach długoterminowych, w którym się wymaga bycia na wodę. Tak. Jest to krok do przodu względem metamfetaminy, która była do tego. To znaczy, metamfetaminę używały wojska III Rzeszy. Natomiast. Amfetaminę. Lotnicy brytyjscy dostawali amfetamizowaną czekoladę. Znaczy, no, czekoladę z dodatkiem amfetaminy. Ale Rosjanie dostawali alkohol, też bardzo słuszno. Ale kiedyś był taki krek, chyba przypadek, gdzie nawet Barack Obama musiał się tłumaczyć na samym białego domu, dlaczego... Tak. I o tym jeszcze też chciałem właśnie wspomnieć, że to też jest bardzo często używane przez polityków, gdzie oczywiście, znaczy często, no, od czasu do czasu wychodzi na jawisko. A to jest jakaś strasznie zadziwiająca, że u nich to już jest zadykowane w pracy zmianowej, a u nas tego w ogóle nie. Tak, a u nas nawet nie jest dostępne jako lek. Co bez? Obturacyjny bezdech senny. Jeszcze raz. Obturacyjny bezdech senny. Chrapanie. Tak. Znaczy chrapanie jest dosyć poważną chorobą. Tak, chrapanie jest objawem obturacyjnego bezdech sennego. To jest taka jednostka chorobowa, gdzie dosyć złożona. Natomiast w momencie snu dochodzi do relaksacji mięśni. Zapadają się drogi oddechowe. Dochodzi do wielokrotnych podduszeń i wybudzeń w czasie snu. To jest niesamowicie niezdrowe dla organizmu i powoduje, że pacjent nie jest w stanie się wyspać, jest przewlekle niewyspany, ale też niesie bardzo dużo innych powikłań, w tym kardiologicznych, włącznie ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pewnie kojarzycie takie urządzenia CPAP, które się nakłada, takie maski, które się nakłada na noc do snu. One mają zwiększać ciśnienie w drogach oddechowych. Teraz jak był COVID, to była taka wielka wtopa, że mnie skłamał chyba Elona Muska, który kupił właśnie bardzo dużo urządzeń dla szpitali, tylko że mu się pomyliło i to nie były respiratory, tylko CPAP-y. To anegdotka z pamięci, więc ja mogę się mówić. Ale tak. Chyba tak. Powiedział, że mogą bardzo szybko zacząć masową produkcję. Tylko nie te urządzenia. Tak. Dokładnie. Także zupełnie inne podejście w Stanach Zjednoczonych, tak?
A co? To już było trochę ja zobaczę, trochę w topiku i go w topiku, bo nie chcę ten, ale czemu, o co chodzi w tym, że my nie jesteśmy po prostu, tutaj nic nie mamy dostępu. Znaczy tak, nikt tego nie zarejestrował w Polsce, żadna firma farmaceutyczna. Jest jedna, która stara się o rejestrację i stara się też o wejście na giełdę, więc moim zdaniem to jest po prostu skam w celu wejścia na giełdę i windowania akcji. To POP. Prezentacja tutaj regulatora, który nie chce udostępnić tego, czy tego, żeby nie się tego oferować? Nie wiem. Natomiast jakby jest możliwość oczywiście sprowadzenia oficjalnie w ramach importu docelowego, aczkolwiek w obecnych czasach globalnej wioski jakby zamówienie oddać milu w dowolny miejsc na świecie to nie stanowi. Myślę, że zamówić nie można wchodząc w internet, bo sam to zrobiłem. Tak to robisz. Natomiast, że import docelowy też akurat chciałem skorzystać w innym kresie. To jest bardzo ale to w ogóle jest słabo działa i lekarze nie, dlatego że sami lekarze uważają, że to jest jakiś ekstrawagancja. Znaczy, przede wszystkim to jest bardzo skomplikowana procedura i dużo papierologii dla lekarza. I jeszcze zgodę musi wyrazić. Tak, jeszcze muszę być konsultant, dokładnie, więc to jest po prostu dużo papierologii. Łatwiej chyba byłoby wpisać się, co to teraz granicznym zrealizować za granicę. Mechanizm działania do końca nie wiemy jaki jest. Fakt, że jest inhibitorem zwrotnego wywrotu dopaminy i noradrenaliny. Ważne jest to, że modafinil strukturalnie, chemicznie nie przypomina amfetaminu, tak? To nie jest podobne amfetaminem. To jest ten taki święty graal leków notropowych, czy ta substancja, która w końcu ma być nieuzależniająca, bezpieczna, dobrze tolerowana. Na tyle dobrze tolerowana, że mogą stosować piloci, tak? Czyli nawet prezydenci. Czy prezydenci, tak? Czyli ludzie, którzy faktycznie muszą podejmować bardzo szybko, bardzo trudne decyzje, ale też decyzje, za którymi idzie bardzo duża odpowiedzialność, także taka finansowa. Natomiast ja sam jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, czemu w Polsce nie jest dostępne. Myślę, że w końcu się pojawi, tak? Na razie no, wygląda to, jak wygląda. Te działania uboczne zazwyczaj są dosyć niewielkie. No okej, okay. Każda substancja ma działania niepożądane, tak? Niepokój, bóle głowy, suchość w ustach. Najpoważniejsze są dyskinezy, czy takie mimowolne ruchy zazwyczaj mięśni twarzy. No, bezsenność nie jest tutaj działanie niepożądane. Tak? Tylko w zasadzie może być pożądane wtedy, jeżeli pacjent w ogóle nie może zasnąć, tak? Bo czasami zdarza się tak, że ktoś wolno metabolizuje dany lek i na przykład minimalne dawki, które są w obrocie, są za duże, za silne, tak? I wtedy trzeba odpowiednio zmniejszyć dawkę leku. Dobrze. Jakie są zalety? No, brak ryzyka uzależnienia, wydłużenie okresu czuwania. I co jest największą zaletą modafinilu, jeżeli chodzi o wydłużone okres czuwania? Że nie musimy później spłacać tego dumu. Bo wiele substancji pozwala nam wydłużyć okres czuwania, ale wtedy zaciągamy pewien dług, który musimy spłacić. Później musimy to odesłać. Modafinil pozwala wydłużyć nam na stałe okres czuwania. Powoduje, że nasz sen jakby staje się bardziej wydajny. Tak? Pomysłów na zwiększenie wydajności jest kilka, na przykład sen polifazowy, bardzo popularny wśród noworodków, ale też stosowany przez niektórych ze względu na charakter ich pracy, na przykład w czasie pełnienia długich dyżurów, gdzie faktycznie niektórzy pracownicy ochrony zdrowia są w stanie spać wybitnie polifazowo, więc słyszałem o przypadkach takich ultra krótkich drzemek w czasie dojazdu karetką do pacjenta. Dobrze, nie w czasie operacji. Natomiast problem ze snem polifazowym, najlepszy problem jest to, że on po prostu utrudnia życie społeczne, bo trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie, śpiąc na przykład 4 razy na dobę w regularnych odstępach czasu po 1,5 godziny. A czy nie można tych interwałów trochę inaczej skonfigurować? Czy... Jest wiele koncepcji, tak? Jest wiele koncepcji. To jest jedna z przykładowych.
Okazuje się, że możemy tak funkcjonować. Na przykład, o, tak funkcjonującym zwierzęciem jest kret. Kret jest w zasadzie pozbawiony wzroku, chociaż ma oczy. On faktycznie funkcjonuje w takim systemie, że jest aktywny przez 3-4 godziny i później przez tam kolejne 2 godziny śpi. Całkowicie niezależnie od rytmu dobowego. No i człowieka też może postawić na taki rytm. I wtedy może się okazać, że sumaryczna ilość snu w ciągu doby jest mniejsza niż w czasie snu monofazowego, co w pewnych sytuacjach może być bardziej wydajne, albo no, zwłaszcza ze względu na nasz rodzaj pracy, interakcji społecznych, zazwyczaj jest dosyć trudny do prowadzenia. Tutaj moda filmu faktycznie wydaje się taką sytuacją, która pozwala w długiej perspektywie skrócić dobowe zapotrzebowanie na sen. Właśnie bez zaciągania tego długu, bez tej konieczności odespania później. Natomiast no, co jest największym problemem? Wysoka cena samej substancji oraz ograniczona dostępność. I to już nawet nie mówię o tym, że jest to lek na receptę, bo nie jest dostępny w Polsce. Znaczy, kiedyś byłem u lekarza i coś tam powiedziałem, jakieś takie usadnienie, on mi pisał mi receptę na ten lek, nawet nie wiem, czego nie można kupić. No to znaczy, zapewne było to w czasach, kiedy były jeszcze recepty papierowe. A tu, no bo jeżeli to była elektryczna recepta... Nie, to chyba musiałem papierować. Tak, to tego leku po prostu nie ma w bazie leków, tak. A jakby wypisanie recepty transgranicznej, no tutaj muszą być spełnione trochę inne kryteria, żeby wypisać receptę, którą można zrealizować za granicą. Dobrze. Tianaktyna. Taka substancja, która jest bardzo ciekawa. Ja ją pamiętam jeszcze prezentację z fizjologii w czasach moich studiów, gdzie właśnie prowadzący wspominał tianaktynę jako taki idealny przykład substancji nootropowej, która jest bardzo bezpieczna, poprawia samopoczucie, poprawia pamięć. Problem jest w tym, że jej działanie jest wysoce dolegliwe. To znaczy, na pewno jako lek przeciwdepresyjny jest wyjątkowo kiepskim, wyjątkowo słabym lekiem. I do leczenia depresji moim zdaniem się nie nadaje. Jest dosyć skuteczna jako taki lek wspomagający na przykład u osób z objawami psychosomatycznymi. Tak? Czyli jeżeli ktoś często ma objawy psychosomatyczne, na przykład zespół jelita drażliwego na takim tle nerwowym, to tutaj fajnie działa. Tak? Jest refundowana w Polsce, co jest dosyć zastanawiające. Głównie dlatego, że można ją w miarę bezpiecznie stosować u osób z chorobą alkoholową. Znaczy jest to w zasadzie jedyna substancja, jest tutaj dzisiaj omawiana, która nie wchodzi w żadne poważne interakcje z alkoholem. Co jest ciekawe, no, zwiększa czynność elektryczną hipokampu, czyli tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć, za zapamiętywanie. I faktycznie przy eksperymentach prowadzonych na myszach to były pozytywne wyniki tego testu labiryntu, tak? Czyli myszy poddane działaniu tianaktyny no szybciej uczyły się jak wyjść z labiryntu. Lek też jest troszeczkę uciążliwy ze względu na to, że trzeba go przyjmować 3 razy dziennie. No nie ma żadnej formy zmodyfikowania, uwalniania. Jest to pewna uciążliwość, bo większość tych substancji przyjmujemy raz dziennie, poza kofeiną. Nie wiemy za bardzo, dlaczego on działa. To jest paradoksalny mechanizm działania, bo on zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny. Zazwyczaj w medycynie stosujemy inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny albo inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, czyli substancje, które zwiększają poziom naszej własnej serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej. Tutaj ta substancja ten wychwyt serotoniny zwiększa, czyli ona w zasadzie powinna indukować depresję. Tak? Czyli mechanizm paradoksalny, nie rozumiemy, dlaczego działa. Ale spokojnie, my też do końca rozumiemy, dlaczego działa paracetamol. Tak? Jednym, żeby było śmieszne, jednym z mechanizmów działania paracetamolu jest działanie przez układ
endokannabinoidów. Paracetamol, tak? Czyli jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych na świecie działa również, między innymi działa przez układ kanabinoidowy. To dygresja. Tianeptyna, no te badania na myszach. Cóż, na pewno ma pewne zalety, to znaczy dobrą tolerancję, bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie napojów alkoholowych. Faktycznie wydaje się, że w tych somatyzacjach, w tych objawach psychosomatycznych może być pomocna, może być skuteczna, tak? Czyli w takim lęku scenicznym, stresie przed wystąpieniami publicznymi, często wtedy ludzie mają jakieś drżenie rąk, albo na przykład nie wiem, muszą zaprezentować jakieś wyniki kwartalne i dostają biegunki, tak? Czyli taki idealny przykład somatyzacji zaburzeń lękowych. Tutaj może być pomocny, tak? Natomiast stricte w psychiatrii jest zdecydowanie za słaby. Brak ryzyka uzależnienia, działania niepożądane, minimalne, zazwyczaj suchość w jamie ustnej, dobrze tolerowane. No mówię, dobre efekty tych objawów somatycznych nie zaburza funkcji seksualnych, tak? To też jest duża zaleta. Ale to dawkowanie 3 razy na dobę, no jak ktoś nie bierze leków 3 razy na dobę, to naprawdę to jest bardzo uciążliwe, tak? Na stałe przyjmować tak. No i faktycznie w przypadku jakichś faktycznie poważnych stanów medycznych, klinicznych po prostu nie działa. Wortioksytyna. Kolejny wydaje się z takich wielkich odkryć. Zupełnie nowy lek. Lek, który ma co prawda rejestrację wyciągnięcia dużych epizodów depresji, natomiast ma dodatkowe działanie przeciwlękowe i pewnie będzie miał rozszerzoną rejestrację i faktycznie poprawia funkcje poznawcze. Stąd na przykład jest preferowanym lekiem w przypadku depresji osób starszych z zaburzeniami poznawczymi, z jakimś początkiem zaburzeń otępiennych, tak? Tak jest przynajmniej w podręczniku psychiatrii przedstawionym. Natomiast prawda jest taka, że jest dosyć drogim lekiem, z dosyć trudną refundacją, także większość osób jednak, jeżeli dostaje ten lek ze składem medycznym, musi płacić pełną cenę. Jest lekiem zdecydowanie preferowanym przez psychiatrów w przypadku ciężkiej depresji, jeżeli pacjenta stać na to leczenie, ma bardzo wielokierunkowy mechanizm, czyli przez układ serotoninergiczny, ale też przez układ noradrenergiczny, dopaminergiczny. Działa przez te główne, najważniejsze układy odpowiedzialne za funkcje poznawcze i w badaniach na małpach podnosi IQ. Szympans. Ale szympans jest bardzo podobny do człowieka, więc też może. Działania uboczne bardzo niewielkie. Mogą być nudności, no w ogóle typowe dla serotoniny, zmniejszony apetyt, co wynika z działania przez układ noradrenergiczny i dopaminergiczny. Nietypowe sny, ale raczej miłej treści niż koszmary senne. Zaparcia biegunki to w dwie strony, tak? Zawroty głowy to zazwyczaj to przakąci ustępuje i nie zrozumie. Tak jak wspomniałem, bardzo wielokierunkowy mechanizm działania i cytat z Biblii, albo czerwonej książeczki Mao, psychofarmakologii, czyli skala, wpływa na tych czterech główne przekaźniki prokognitywne, tak? Czyli acetylocholinę, dopaminę, histaminę, noradrenalinę. No plus jeszcze serotoninę poprawa nastroju, więc wydawałoby się, że po modafinilu druga taka substancja, która wydaje się obecnie najciekawsza z punktu widzenia poprawy funkcji intelektualnych, poprawy funkcji poznawczych, ale też poprawy samopoczucia, tak? To jest na receptę, tak? Tak. Czy większość tych substancji jest na receptę?
ale po prostu ja z tym substancjami pracuję, więc na nich się znam, tak? Stwierdziłem, że nie ma sensu, abym opowiadał o ginkgo biloba, bo w momencie, w którym nie stosuję rzęszeniu, nie zalecam rzęszeniu i nie mam doświadczenia klinicznego z pracy z rzęszeniem, to nie jest logiczne, abym mówił na ten temat, tak? Nie wiem, mogę poprosić na przykład moją koleżankę, która jest farmaceutą i faktycznie ma zdecydowanie większą wiedzę na temat substancji drogi cieńszynnych pochodzenia ziołowego, naturalnego. Jakbyście byli zainteresowani, to myślę, że mogłabym przygotować taką prezentację. No ja skupiam się na tym, w czym, na tym zakresie, jak czuję się kompetentny. Tak? I tak, te osoby, które zażyły tą oceniały pozytywnie działanie. I teraz rozumiem, że ty przepisywałeś. Tak? Znaczy, ja mam styczność tak naprawdę z wortyksetyną najczęściej w przypadku zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcjach wirusowych. Ale czy w takim razie wskazaniem medycznym do pisania recepty jest ciężka depresja? Wskazaniem medycznym jest ciężka depresja. To jest wskazanie medyczne. Bardzo często jest przez psychiatrów wpisywana również off-label w zaburzeniach lękowych, bo jest tutaj bardzo skuteczne. Natomiast ja pracując w poradnym ciągu bardzo często mam pacjentów z pytania jakieś, czy mi się to powiedzieć. Bardzo często zajmuję się pacjentami z fibromialgią. Fibromialgia to jest taki zespół bólowy, któremu towarzyszy również przewlekłe zmęczenie. Fibromialgia jest w pewnym sensie podobna do zespołu przewlekłego zmęczenia po przebytych infekcjach wirusowych. W związku z tym, że teraz więcej pacjentów zgłasza takie objawy przewlekłego zmęczenia w związku z obecną pandemią, no to też rozszerzyliśmy trochę działalność poradni leczenia bólu i tam w porozumieniu z szpitalem ECZ Otwock zrobił się taki program badań po przebytej infekcji COVID, no też właśnie pod kątem wyłapywania tej jednostki chorobowej, ale też również innych powikłań. Stąd ja też nie zazwyczaj jak wypisuję wortyksetynę, to nie w leczeniu depresji, bo nie jestem psychiatrą, tylko w zespole przewlekłego zmęczenia. W zasadzie off-label, tak, poza oficjalnymi wskazaniami. Z drugiej strony nie ma żadnego leku zarejestrowanego w zespole przewlekłego zmęczenia. Tak, to nie ma. Tak samo nie ma żadnego leku zarejestrowanego w fibromialgii. Niemniej jednak podstawą leczenia fibromialgii z zespołu przewlekłego zmęczenia jest trochę inna grupa leków, SNRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Taka bardzo trochę starsza grupa leków, też oby tańsza. Tak, niż wortyksetyna. O takim silnie aktywizującym charakterze. No i cóż tutaj mamy? Mamy badania, które, a tu nawet mamy zestawienie metaanaliz badań, które no, wykazują, że wortyksetyna jest skuteczniejsza właśnie niż duloksetyna, tak? Czyli niż ten, który należy do grupy SNRI-ów, o których wcześniej wspomniałem. Tak? Czyli wcześniej w przewlekłym zmęczeniu, właśnie w przebiegu fibromialgii czy zespół przewlekłego zmęczenia często stosowano duloksetynę. O ile w przypadku fibromialgii pozostaniemy przy duloksetynie, bo duloksetyna ma też działanie przeciwbólowe, tak w przypadku zespołu przewlekłego zmęczenia no, te badania wskazują na to, że wortyksetyna ma lepszy efekt na funkcje intelektualne, lepszy efekt aktywizujący. Tak, proszę. Czy te testy na szympansach, które, na podstawie których rozumiem, potem jest taki wniosek, że im się zwiększa IQ, to jak one mniej więcej wyglądają? Jak się sprawdza, że szympansach się zwiększa? To jest dobre pytanie. Rozwiązują układanki. A, puzzle. No. Ja nigdy nie mówiłem, że puzzle. Dosyć, a w sumie wręcz są te badania dla... Badania jak dla ludzi i dla szympansów masz tak naprawdę się od siebie nie różni, tylko dla małych ludzi są podobne jak dla szympansów. Zresztą ci na końcu nie wymyślali koła od nowa, tak? Wykorzystajcie co drugi. Dobra, lecimy dalej. Zalety, no, dobra tolerancja, tak? Wysoka skuteczność, znowu minimalny wpływ na funkcje seksualne, w zasadzie ich nie zaburza, tak? I ten wielokierunkowy mechanizm działania, którego do końca nie rozumiemy, natomiast przekłada się na to, że jak nie jedną drogą, to inną jednak ten lek zadziała, tak?
i ten efekt końcowy bardzo często jest dla pacjenta zadowalający. Niemniej raczej nie jest to lek, którego się zatrzyma właśnie ze względu na dość wysokie koszty leczenia, chociaż ostatnio cena spadła. Jakie to są koszty tak mniej więcej? Wcześniej to było około 300 zł miesięcznie, teraz cena spadła w zasadzie dwukrotnie. Tak? To też zależy od dawki, tak? Bo to mogę powiedzieć rozstrzał, nie wiem, od 60 do 300, w zależności czy mówię o dawce standardowej, czy połowie standardowej, czy podwójnej. Tak? No to już tak jak ukropion w momencie. No tak, no. Ale te ceny spadły o jakieś 30% to przez przestrzeni ostatnich kilku lat. A jeżeli wspomniałem ukropion, to warto powiedzieć, że jest też tańszy odpowiednik 90 zł. To jest sensowniejszy. No. To też zależy od dawki, tak? To też zależy od dawki i ceny tych, może inaczej. Teraz po prostu na wortekstetynę pojawiła się refundacja, w związku z czym cena usztywniła się, tak? Bo w momencie, w którym jest refundacja, to cena leku staje się sztywna i nie ma aż tak dużych wahań. Więc nawet jak kupuje się go za 100% bez refundacji, bo refundacja jest bardzo wąska, obejmuje bardzo wąskie wskazania psychiatryczne, to i tak firma musiała obniżyć cenę. Natomiast w gruncie rzeczy nadal nie mówimy tutaj o dużych pieniądzach, tak? No bo biorąc pod uwagę, nie wiem, ile kosztuje kanapka w Warszawie, w restauracji, albo filiżanka kawy w popularnej sieci kawiarni. To jak na warszawskie realia nie są to jakieś zaporowe ceny, tak? Dalej. Lewotyroksyna. Można byłoby sobie zadać pytanie, dlaczego rzuciłem lewotyroksynę? Hormon stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy do prezentacji dotyczącej leków notropowych. Dlaczego chciałem trochę przełamać schematy? I chciałem też omówić kilka substancji, które nie są klasycznie uważane za substancje notropowe. A dlaczego? Głównie dlatego, też nawiążę do pandemii COVID. Bardzo często zdarza się tak, że jednym z powikłań przed tej infekcji COVID jest pewna subkliniczna niedoczynność tarczycy. Tak? Często jest tak, zwłaszcza u osób młodych, a w szczególności u kobiet, poziom hormonów tarczycy ma bezpośredni wpływ na płodność. Stąd ogólne objawy niedoczynności tarczycy są też u mężczyzn, ale częściej jest to badane u kobiet. Może dojść do niedoczynności tarczycy, która jest niezbędno objawowa i nie wychodzi jednoznacznie w badania. Problem polega na tym, że normy dla hormonów tarczycy, czy normy konkretnie dla TSH, które badamy, są zależne od wieku. Ogólne, są bardzo ogólne normy i ta norma się zmienia w zależności od wieku. Więc może być wynik, który jest w normie szerokiej, na przykład 3,5, ale jednocześnie dla osoby, która ma na przykład lat 20 czy 30, będzie to zdecydowanie poza normą. Tak? Czyli możemy mieć na przykład pacjentkę, która ma lat, dajmy na to, 20, ma TSH 2,5, czyli mniej więcej idealnie po środku normy. No, po środku normy. Wszystko powinno być ok, ale są pewne objawy, na przykład jak, i to nawet takie niezbyt, nawet trudne do zauważenia, ale więcej śpi, troszeczkę się męczy, jakieś problemy lekkie z zaparciami, wypadają włosy. Dlaczego? Bo w tym wieku powinna mieć TSH między 1 a 1,5, tak? Tylko zazwyczaj to wychodzi wtedy, kiedy zaczynasz starać się o dziecko, stąd częściej jest badane u kobiet. W zasadzie nie da się zaś w ciąży bez unormowania TSH, tak? Przy tym TSH między 1 a 1,5 można zajść w ciąży, można donosić ciążę, tak? W przypadku wyższych wartości zazwyczaj jest to bardzo trudne. Stąd też kobiety, które zasadniczo są zdrowe, mają jakieś takie subkliniczne objawy, częściej badają hormony tarczycy, mężczyźni rzadziej. Ale z tego, co zauważyłem, z tego, co w ogóle zauważam obecnie, to jedno właśnie z powikłań niektórych infekcji, w tym infekcji powodowanej przez COVID-19, może być zaburzona praca tarczycy
która nie zawsze musi się objawiać pełnoobjawową niewydolnością tarczycy, tak? Nie zawsze to musi być taka sytuacja, że pacjent to po prostu zasypia na stojąco, tak? Idąc do pracy, w zasadzie to non-stop ma zaparcia, obrzęki i totalnie nic mu się nie chce. To objawy czasami mogą być naprawdę bardzo niewielkie. Natomiast ewidentnie przekładają się na spadek formy intelektualnej, tak? Znaczy, człowiek się szybciej męczy, ma gorszą kondycję ogólną. Lewotyroksyna to też jest chorą, to wpływa na cały nasz organizm, tak? Stąd nie jest to substancja notropowa w typowym znaczeniu tego słowa, natomiast wydaje mi się, że warto zwrócić na nią uwagę i myślę, że tak jak obecnie powszechna jest, znaczy powszechna przynajmniej w Warszawie, w tych środowiskach, w których ja się obracam, powszechna jest hormonalna terapia zastępcza u kobiet w okresie menopauzy. Coraz więcej mówi się o hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn, tak? I właśnie już nawet nie z użyciem tego testosteronu, tylko właśnie tego nadotropiny kosmówkowej, czyli tej substancji, która ma pobudzić komórki Leydiga do produkcji testosteronu. Tak, wydaje mi się, że coraz częściej też będziemy mówili o tym, aby utrzymywać ten poziom TSH jednak na tej wartości typowej dla osób w wieku 20-30 lat. Jednak może być tak, że osoba, która ma lat 60, lepiej będzie funkcjonowała przy TSH rzędu 2 niż przy TSH rzędu 3,5. A osoba, która ma lat 30, lepiej będzie funkcjonowała na TSH 1,5 niż przy TSH 2,5. Tak. Ja o tym ze swoim endokrinologiem rozmawiałem właśnie, czy nie lepiej zostawić, żeby tyle tego brał, żeby zostać przy tym oryginalnym poziomie. Bo ja w ogóle tarczycy nie mam. Okay. Znaczy, moje stanowisko nie jest stanowiskiem Towarzystwa Endokrinologicznego, tak? To mówię od razu, tak? Cała prezentacja jest z punktu widzenia transhumanizmu. A jaki był wnioski? No, że możemy spróbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A mogę zadać pytanie, a jak się czujesz? Lepiej się czujesz przy niskiej tarczy niż przy niskiej? Przy tych niskich wartościach wystarczy? Raczej przy niskich. Przy niskich. No, nie dziwi mnie to. Także to mówię. Nie jest to typowe, ale wydaje mi się warte uwagi. Znaczy tak, dobra tolerancja. Oczywiście można przedawkować hormony tarczycy i można wyindukować nadczynność tarczycy. To jest bardzo niebezpieczne, tak? Natomiast tutaj mówimy o suplementacji bardzo niskimi dawkami, tak? Taka suplementacja wydaje się bezpieczna i jeżeli jest prowadzona z kontrolą tego TSH, także faktycznie te TSH mieści się w granicach między 1 a 1,5, no to wtedy jest bezpieczna i wtedy działań ubocznych nie powinno być, tak? No bo mamy wszystko w granicach tej idealnej fizjologii. Tylko że idealna fizjologia dla 20 lat. Czy tak, wady największe konieczność regularnego badania TSH, co to jest troszeczkę uciążliwe. Bo jednak trzeba pójść, umówić się, zapłacić za to badanie, bo to no jest to troszeczkę uciążliwe. Cena bardzo niska, tak? To jest bardzo, bardzo tanie lek. No i dobra tolerancja, zakładając, że trzymamy się tych, no, tak? I że ktoś bierze, nie suplementuje jakoś na własną rękę w dawkach, które mogłyby faktycznie wyindukować na czynność tarczycy i zaszkodzić, tak? Dalej, kanabinoidy. I o tym też trochę wspomnę, dlaczego, bo się tym zajmuję. Natomiast wspomnę o CBD, nie będę wspominał o tych pozostałych kanabinoidach, których mamy około 150. Z których zazwyczaj korzystam w mojej pracy klinicznej. Chcę wspomnieć o CBD. Dlaczego? Bo dużo osób się mnie pyta o CBD. Jakie mamy wskazania w przypadku CBD? No mamy epidolec CBD zarejestrowany w padaczce lekoopornej.
zastosowań off-label jest bardzo dużo ze względu na to, że mechanizm działania CBD jest niesamowicie wielokierunkowy. Znaczy działa przez receptory kanabinoidowe, oczywiście, ale w niewielkim stopniu. Tak naprawdę w dużym stopniu działa przez układ serotoninergiczny, przez szereg receptorów sierocych. Nie wiem, do czego służą, dlatego się nazywają sieroce. Działa, ma wpływ na mitochondria, ma działanie w niektórych aspektach prozapalne, w innych przeciwzapalne. Sumarycznie jest przeciwzapalne. Natomiast działanie jest bardzo wielokierunkowe, stąd też potencjalne wykorzystanie jest w bardzo licznych jednostkach chorobowych. Natomiast co to się najbardziej działania uboczne? Czasami pytają się mnie różni ludzie na prezentacjach, już taki bardziej skierowany na lekarzy, no dobrze, ale to czy możemy sobie na przykład brać CBD, tak? To się mi kiedyś zapytał znajomy, czy może podawać swojemu dziecku CBD, o tak, żeby było zdrowsze. No, sobie myślę, że jednak przyjmować substancję, która jest lekiem przeciwpadaczkowym, o tak sobie, to jednak średni pomysł. I teraz są dwie możliwości. Albo ktoś będzie przyjmował te CBD w tak małych dawkach, że jedyny efekt, jaki może być wywołany na organizm, to placebo. Tak. I wtedy faktycznie działań ubocznych nie będzie. Natomiast jeżeli będzie przyjmowane w takich dawkach, w jakich ma mieć działanie biologicznie czynne, to te działania uboczne będą. Tak? Znaczy będzie, może być wzmożona męczliwość, reakcja elektryczna, wiadomo. Zaburzenia snu, zwiększona senność, biegunki dosyć często się zdarzają, spadek apetytu, ale metabolizm wątrobowy, więc wzrost aktywności transaminaz, tak? Potencjalne CBD daje bardzo dużo interakcji z lekami, w tym może na przykład zaburzać, spowalniać metabolizm rywaroksabanu, czyli leku, bardzo często stosowanego leku wpływającego na krzepliwość. Więc to nie jest tak, że jak mamy na przykład w rodzinie starszą osobę, która ma dolegliwości bólowe, to może sobie bezpiecznie stosować preparaty ziołowe, na przykład CBD. Nie, to naprawdę te preparaty, jeżeli one działają, jeżeli są biologicznie czynne, to zawsze w większym stopniu będą wchodziły w interakcje lekowe. I jeżeli to będzie istotna interakcja, jeżeli ten preparat zaburzy jakiś szlak metaboliczny innego leku, to może doprowadzić do kumulacji tego leku, to można przeprowadzić, jak w przypadku rewolucjonowania, do krwotoku i zgonu. A czy stwardnienie rośniowym jest stosowane jako coś, co ma uśmierzyć ból, czy też dla innych? W przypadku stwardnienia idę dalej. Jeżeli chodzi o CBD, CBD ma bardzo niejasny status. Otóż w Polsce występuje CBD pod postacią całkowicie niezarejestrowanych, tylko zgłoszonych, ale bez rejestracji suplementów diety. Bo one wszystkie są, powinny być zgłoszone do rejestracji, ale z tego co wiem, żaden się nie został w tym zarejestrowany. Tak? Znaczy nie przeszedł tego procesu, tak? Są złożone dokumenty. Dalej. Są leki zawierające CBD, ale nie są w Polsce dostępne. Z wyjątkiem importu docelowego. Chociaż mamy w Polsce surowce farmaceutyczne, które zawierają i THC, i bardzo małe ilości CBD. Ale to przepraszam, że tylko 615. Odpowiem na twoje pytanie, dobra? Do tego zmierzamy. I mamy jeden lek gotowy, który jest wyciągiem z kwiatów konopi, który zawiera i THC, i CBD. I właśnie ten lek ma rejestrację z stwardnieniem rozsianym. I nikt go nie używa, bo jest kosmicznie drogi. Tam miesięcznie dla terapii to jest około 3000 zł. Ja właśnie tylko jeszcze na przykład. Bo jechałem wczoraj z gościem, który miał żonę, która była chora na... Nie na toczeń chyba. Mhm. I on kupował jej tą, opowiadam, to, że kupował jej tą marihuanę w aptece, normalnie legalnie, tylko tak drogie, że on już w ogóle nie ma na to pieniędzy. I pojechał tu kupić od jakiegoś takiego zwykłego dealera. I akurat jechał takim samochodem, który niedawno był ukradziony i złapała go policja. I po prostu poszedł do więzienia. A ten dealer? Nie, ten gość. Bo miał ją. No, to znaczy tak, surowiec farmaceutyczny, kwiatów konopi, który jest dostępny w Polsce w aptekach, jest dosyć drogi, ale nadal jest kilkukrotnie tańszy niż ten lek gotowy dostępny w aptekach już od kilku lat, który zawiera i THC, i CBD we wskazaniu, który ma we wskazaniach swoich rejestracyjnych sprawnienia czyściane,
Dlatego w zasadzie pacjenci z pragnieniem dożywczym nie korzystają z tego leku gotowego, no po prostu jest za drogo, tak? Natomiast ten... no jeżeli chodzi o... Co? Farmaceutycznie jest prawie tej samej cenie, co tak się tutaj przyczepnego leku, więc szczerze mówiąc, jest trochę dziwna reakcja, że ktoś może kupić na czarne. Ale to może ja... Właśnie jest niesprawdzone THC i nie wiadomo, co się bierze, prawda? No z wiadomością tego leku to... Natomiast jeżeli chodzi o sam wpływ na stwardnienie rozsiany, jeżeli kanabinoidów, to też jest wielokierunkowo. Oficjalnie rejestracja jest spastyczności, natomiast stwardnienie rozsiany bardzo często są też dolegliwości bólowe i jest to ból typowo neuropatyczny. Tak? Bóle neuropatyczne są trudne w leczeniu. Zazwyczaj w leczeniu bólów neuropatycznych stosuje się pewne leki z grupy leków przeciwbólowych albo przeciwpadaczkowych oraz też kanabinoidy. Tak? Więc tutaj te działanie jest wielokierunkowe. I zmniejszenie spastyczności, i działanie przeciwbólowe, ale też działanie przeciwzapalne, tak? Które no, też należy o tym wspomnieć w przypadku spalenia rozsianego. Stąd też to działanie jest wielokierunkowe. No ja sam mam. Znam pacjentów, którzy faktycznie od wielu, wielu lat stosują kanabinoidy z stwardnieniem rozsianym, ale jako uzupełnienie klasycznej farmakoterapii oczywiście, tak? Bo tutaj nie mówimy o tym, żeby zastąpić klasyczną farmakoterapię. Zawsze musi być lekarz prowadzący, który na przykład wpłacza leki modulujące przebieg choroby. Teraz to są nowoczesne leki biologiczne, ale można do tego dołączyć również leki poprawiające jakość życia. Tak? I w tym w dużej mierze się zajmują klinicy w pracy w poradnie leczenia bólu, tak? Poprawą jakości życia ludzi, tak? Albo poprawą jakości odchodzenia, umierania pacjentów, tak? Bo też zajmuję się pacjentami paliatywnymi. Natomiast mam kilku pacjentów, którzy faktycznie stosują stwardnienie rozsiane od wielu, wielu lat. Dla wyjaśnienia są to pacjenci, którzy wcześniej leczyli się w Holandii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, nie są to Polacy. Natomiast chcieli kontynuować te leczenie w Polsce i w zasadzie wszyscy pacjenci, mam kilku, są zgodni co do tego, że w tych okresach, w których nie stosowali kanabinoidów, następował też progres samej choroby. Niemniej jednak progres SM jest bardzo trudny do przewidzenia, a skuteczność leczenia leków biologicznych też jest bardzo różna. Tak? Także raczej mówimy tutaj o roli kanabinoidów jako leków zwiększających jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, zmniejszających objawy stwardnienia, zmniejszających spastyczność, ból neuropatyczny, poprawiających też nastrój, tak? Okay. Natomiast jeżeli chodzi o samo CBD, to zdecydowanie nie jest to lek notropowy, nie jest to substancja notropowa i zdecydowanie odradzam suplementację CBD w celu poprawy ogólnej zdrowotności. Tak? To nie jest napar z rumianem, tak? Czy mięty. Faktycznie te interakcje farmakologiczne z lekami mogą być realnie niebezpieczne. Tak? Znaczy, jak ktoś nie bierze innych leków, no to nie ma tego ryzyka, ale u osób starszych to może być niebezpieczne. No tak, no jakie są zalety? Łatwa dostępność, dobra tolerancja, tak, ryzyka uzależnienia, ale wady, niejasny status i w zasadzie powinienem dopisać te interakcje lekowe. Dobrze. I ostatnia, wisienka na torcie. Kwetiapina. Dlaczego mamy mówić tylko o substancjach, które poprawiają funkcje intelektualne? Czemu zakładamy, że wartością jest poprawa zdolności intelektualnej? No właśnie. Bardzo. Co najczęściej jest to, jedną z najczęściej stosowanych używek jest alkohol. Które mają działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy. Okej, patrzcie, alkohol w pewnym sensie zwiększy kreatywność. Ale nie możemy powiedzieć, aby w jednoznaczny sposób poprawiał funkcję intelektualną. Tak? Czasami odczuwam przyjemność z obniżenia naszych zdolności intelektualnych. Odnosimy przyjemność z tego,
że myślimy wolniej, że myślimy mniej. W szczególności dotyczy to osób z bezsennością, a zwłaszcza u tych osób, które mają taki środek, który bardzo utrudnia proces zasypiania. Stąd też kwetiapina jest niesamowicie ciekawym lekiem, bo o ile w dużych dawkach jest stosowana właśnie w schizofrenii, epizodach paniakalnych, chorobie afektywnej dwubiegunowej, tak w bardzo małych dawkach jest często stosowana poza oficjalnymi wskazaniami jako lek na bezsenność. Tak? Właśnie dlatego, że raz powoduje tą bezsenność, ale też wycisza człowieka, tak? Pozwala się troszeczkę jakby spowalnia tempo myślenia, tak? Nie chcę tutaj wchodzić w pojęcia z zakresu psychopatologii, tak? Bo przyspieszony wspomniany tak myślałem, to są pojęcia psychopatologiczne, zdefiniowane w psychiatrii. Nie chcę to chodzić. Raczej chodzi mi o to, że jest substancja, która pozwala wyciszyć się i zasnąć. Więc nie zawsze pobudzenie naszego mózgu jest zaletą, tak? Zapewne wielu z Was miało taką sytuację, że intensywnie o czymś myślało, na przykład nie pozwalało to zasnąć, tak? I czasami to mogą być myśli miłej treści, czasami przykrej treści, czasami to mógł być jak świetny pomysł, niemniej efekt był ten sam, nie da się zasnąć, tak? Tutaj bardzo fajnym lekiem jest kwetiapina, zwłaszcza przy stosowaniu doraźnie, tak? Dlaczego kwetiapina jest super, bo nie uzależnia? Przynajmniej taki jest konsensus. Znowu, są pewne pojedyncze przypadki uzależnienia behawioralnego od kwetiapiny, ale behawioralnie można się uzależnić literalnie od wszystkiego. Tak? Pokazuję kwetiapinę, ponieważ jest to moim zdaniem bardzo rozsądna alternatywa dla grupy leków, których nie cenię, to znaczy cyklopirony. Cyklopirony to jest taka grupa leków, która była promowana przez koncerny farmaceutyczne jako bezpieczna alternatywa dla benzodiazepin. Jako leki działające na sennie szybko, bez ryzyka uzależnienia. Obecnie już wiemy, że cyklopirony również uzależniają, tak? Te szybko działające leki nasenne, one są fajne, bierze się tabletkę, zasypie się, działają szybko, działają krótko, rano nie ma senności, tak? Super, tylko że prowadzą do uzależnienia. Tutaj w przypadku takiej przygodnej bezsenności, w przypadku gdy chcemy stosować substancję od czasu do czasu, gdy mam problem z zasypianiem, faktycznie kwetiapina jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i też faktycznie bardzo często jest zalecana przez lekarzy psychiatrów. Natomiast przewlekłą bezsenność leczymy już zupełnie inaczej. Leczymy lekami przeciwdepresyjnymi o takim charakterze właśnie wyciszającym. Czy ono mniej więcej działa po wydaniu? Kwetiapina? Tak, to jest kwestia kilkunastu minut. Początek działania, pełne działanie to jest kwestia około godziny, dwóch. Natomiast problem z tym, że ona działa dosyć długo, więc jednak następnego dnia może nie to, że człowiek jest senny, ale jednak też te zdolności nie są takie. No nie jest to najlepsze, nie jest to szczególne na scenariusz, tak? Po przyjęciu kwetiapiny. Jednak te działania uboczne następnego dnia są zauważalne, tak? Chociaż mówię, w niektórych aspektach. Znaczy w niektórych aspektach może to być miłe, tak? Jeżeli nie mamy do wykonania żadnej takiej pracy intelektualnej, która wymaga od nas kreatywnego myślenia. Jednak czasami chodzi o takie, znaczy wyciszyć można się na wiele sposobów, medytacją, tak? Czy niektórzy potrafią się wyciszyć modlitwą. Ale ja tutaj jestem zwolennikiem farmakologii. Taka droga też istnieje. To jest tak chyba oficjalne stanowisko PSTH. To znaczy nie, ja chcę pokazać, że są różne drogi, tak? Są różne drogi do osiągnięcia pewnego celu. Co więcej, te drogi się nie wykluczają, bo na przykład w leczeniu przewlekłej bezsenności, higiena snu, tak? Czyli te wszystkie rytuały, czy właśnie to wyciszanie się jest niesamowicie istotne. Niemniej chciałem pokazać tą kwetiapinę na samym końcu, jako taką wisienkę na torcie, że nie zawsze pobudzenie funkcji intelektualnych może być wartością, tak? Czasami możemy osiągnąć korzyść substancji, która
działa w odmienny sposób, tak? Która wręcz wycisza troszeczkę tak jakby te funkcje intelektualne nieco tłumi, a pozwala się zrelaksować. W sposób bezpieczny, bez ryzyka uzależnienia, tak jak na przykład w przypadku alkoholu. I to w zasadzie tyle. Nie wiedziałem, jak określić wadę odmienia zdolności kreatywnego myślenia. No. Ja osobiście po zażyciu ketapiny następnego dnia czuję się, jakby mi ucięło 50% takiego. Niemniej... Tylko następnego dnia? Nie, tylko następnego dnia. Niemniej faktycznie, jak w zasadzie mam problem z zasypianiem, to bardzo sobie ten lek cenię. Ale to też wynika z tego, że w mojej karierze zawodowej kilka razy miałem styczność z lekarzami w głębokim uzależnieniu od cyklopironów, takim, że pacjentka zjadała całe opakowanie dziennie, ale już na przykład moi koledzy psychiatrzy to mieli z takimi, co zjadałem 2-3 opakowania dziennie. Nie lekarze zazwyczaj nie wpadają w tego głębokie uzależnienie, bo nie mogą sobie sami wypisywać recept pacjenci. Te najcięższe uzależnienia są lekarze, stąd ja sam wolę mieć ucięte IQ, a nie mieć ryzyka. To też jest wygadane na receptę. Tak, to też jest recepta. No, wskazania są schizofrenii, przepraszam. Ale te działanie zależne od dawki, bo te duże dawki są stosowane w schizofrenii, czyli na przykład 400 mg, tak? A w przypadku leczenia bezsenności, to ta minimalna dawka, która jest w obrocie, czyli 25 mg, często okazuje się zbyt dużą, tak? Czyli tutaj jest jakby efekt zależny od dawki, tak? No to tak jakby porównać wypicie kieliszka wina do wypicia pół litra wódki. Troszeczkę inny efekt. Może nie najtrafniejsze porównanie, ale efekt zależny od dawki. I to w zasadzie tyle. Natomiast bibliografia, wiecie co, ja głównie korzystałem z HPL-u, ale bardzo fajnym źródłem wiedzy o lekach jest aptekarz polski i to polecam. Tylko tam trzeba kliknąć, że jest się lekarzem w farmaceutą. Ale naprawdę to są bardzo fajne artykuły. Także pewnie jak będę robił wersję tej prezentacji na następną konferencję, to zrobię z porządniejszą bibliografią, ale...